Agnieszka Włodarczyk, nie stresuje się / nieumyte okna? Trudno, zaciągnę rolety / Przedświąteczne szaleństwo gości w wielu polskich domach. Sprzątanie, gotowanie. Kupowanie prezentów w tym czasie udziela nam się najbardziej. W przypadku relacjonujących wszystko na Instagramie celebrytów dzieje się to jeszcze intensywniej. Może za paroma wyjątkami, do których z pewnością zalicza się Agnieszka Włodarczyk. Zobacz, Klaudia Halecio udekorowała na święta willę za 9 milionów złotych. Ma rozmach, foto. Zobacz, Adrianna i Michał z Rolnik Szuka Żony udekorowali dom na święta. Jest na bogato, zdjęcia. Agnieszka Włodarczyk od ponad roku spełnia się również w roli mamy. Celebrytka pokazuje rodzinne życie na Instagramie. Jednak na próżno szukać tam relacjonowania przedświątecznej gorączki. Aktorka w najnowszym poście na Instagramie zapozowała z jej wtulonym synem i partnerem u boku. A także zapewniła, że nie zamierza specjalnie się przygotowywać do tegorocznych świąt. U mnie tym razem zupełny luz. Postanowiłam się nie spinać, że ma być perfekcyjnie. Nieumyte okna? Trudno, zaciągnę rolety. I tak staram się trzymać w domu względny porządek. Niezrobione zakupy? Zrobię na ostatnią chwilę, grunt, że pierogi i łóżka zamówione. To było i tak od zawsze moje ulubione danie wigilijne. No dobra, zrobię jeszcze podgrzybki w mascarpone. Nie masz tyle i nie chcę. Nie lubię też dań, które leżą 3 dni, więc ugotuję coś na bieżąco drugiego dnia, czytamy we wpisie celebrytki. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Agnieszka Włodarczyk zaznacza, że jej podejście do świątecznych przygotowań zmieniło się z pewności na wiek. Przy okazji zaapelowała, żeby wziąć z niej przykład. Z wiekiem zaczyna mnie męczyć ta pogoń za perfekcjonizmem, bo to stresujące i niepotrzebne. Nie o to chodzi w świętach. Bądźmy dla siebie wyrozumiali i dobrzy. Slow Dovnent Hill, podsumowała. Mądrze prawi.